Zadamy ci, a w zasadzie postawimy takich kilkanaście pytań, test, a ty masz do odpowiedzenia tylko tak, nie i masz jednego jokera, ale Artur Boruc, możesz raz użyć pomidora, powiedzieć pomidor. Po prostu uciec od odpowiedzi. Jasne? Jasne. No to zaczynamy. Wykonuję najlepszy zawód na świecie. Tak. Chciałbym, żeby mój syn został piłkarzem. Tak. Jest w naszej lidze klub, w którym nigdy, przenigdy bym nie zagrał. Nie. To ja powinienem grać na lewej obronie we Frankfurcie. Nie. Uważaj, bo jak użyjesz pomidora za szybko. Gdyby nie dopingowa Banicja, to zrobiłbym karierę w lidze z europejskiego top 5. Nie. Ze mną w składzie na Euro wyszlibyśmy z grupy. Tak. Wprowadzę Lechię do fazy grupowej europejskich pucharów. Tak. Kurs franka się lekko uspokoił, więc mogę już z przekonaniem powiedzieć, dorobiłem się i ustawiłem dzięki piłce. Tak. Lech wyjdzie z grupy Ligi Europy. Tak. Legia wyjdzie z grupy Ligi Europy. Zdecydowanie tak. Ja хорошо говорю по-русски. Nie. Sparta Złotów wygrała dziś z Leśnikiem Margoniem. 16 graj. Brawo. Dobrze. Z takim mecz przy Gdańsku. Śląska Okręgówka, Sparta to twój pierwszy klub. Pierwszy mecz u siebie, darmowe bilety. Tak. Brawo, 2-1. Mhm. Nie skończę kariery, dopóki nie będę miał na koncie 10 bramek w Ekstraklasie. Nie. Masz 7. W ekstraklasowym debiucie wszedłem za Grzegorza Kaliciaka. Tak. Nie. Za Sergiusza Wiechowskiego. Jestem starszy niż Ankar Perm. Tak. Tak. Wolałbym o 9 lat i 10 miesięcy. Wolałbym pojechać na wakacje z Michałem Probierzem niż z Henningiem Bergiem. Dwóch nie mogę zabrać. Nie, ale możesz powiedzieć pomidor. Jeszcze nie wykorzystałem. Nie, zostawię, bo tam coś na pewno szykujecie. Tak, tak. Mecze Widzewa z Legią były dla mnie czymś więcej niż teraz Lechi z Legią. Nie. Nie jestem cienki. Ty grajcie na różnie, tak? Nie jestem cienki. No i pomidor niewykorzystany. To było ostatnie. To była ostatnia teza. Dziękuję.